Słuchajcie, nie pozwolimy Maxine podejść do pana profesora, gdy przyjedzie. Bo jeszcze mu powie, że jest Maxem. Siemka! Profesor Krams przyjechał? No właśnie wyszedł. Co ty gadasz? Nawet jeszcze nie przyjechał. Musiałeś to wygadać? Wiecie, ja będę tu do was wpadać. Często. No tak, trzymanie Maxine z dala będzie trudniejsze niż sądziłem. Ale jeśli zmienisz Maxine w małego Maxa, będzie dobrze. Nelvis, już próbowaliśmy. Ale my wcale. Już jesteśmy bardzo dobrzy z magii. Może wszyscy siądziemy i wymyślimy, jak odczarować Maxine. Zaraz to przemyślę. Próbowaliśmy coś wymyślić i nie wyszło. Niech spróbują, może oni na coś wpadną. A mi będzie... Co Justin robi? O, on tylko głośno myśli, dajmy mu chwilkę. Uda? A ostatecznie, gdy Max będzie sobą? To co za różnica, kto to wymyślił? Nelvis? Zgadzam się! Możemy zamówić pizzę? Nie! Dobrze, Russo, na początek dam wam coś łatwego. Byłem w waszej knajpce, więc wiem, że nie potraficie machać miotłą. Jesteście w patrolu wstążek. W patrolu? Więc będziemy chodzić sobie i na nie patrzeć? Nie, macie je wieszać. Och, to okropnie trudne. Jeśli będą problemy z taśmą klejącą, to ja siedzę tam. Ostrożnie, jest lepka. My? W patrolu wstążek? Ten facet w nas w ogóle nie wierzy. No tak i dobrze, wyjdziemy stąd za kwadransi. O nie, możemy zrobić coś lepszego niż wstążki. Dalej, Jerry, pokażmy mu. Nie, nie, Teresa, możemy się wykręcić. Ta taśma... Pff, klejąca.